Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Tym razem pogramy sobie w coś zupełnie innego. No może nie zupełnie innego, bo to też w sumie jest ścigałka. Ile razy w Forcie Horizon miałeś tak, że ścigałeś się na normalnym wyścigu, a ktoś cię po chamsku zepchnął i chciałeś mu jakoś oddać i nie wiedziałeś jak? Słuchaj, ta gra jest idealna dla ciebie, jeśli chcesz się na kimś zemścić, to tutaj znajdziesz to, czego potrzebujesz. Tak jest, tak jest. Dobra, weźmy sobie wyścig jakiś, na przykład drużynowy. Weźmy sobie dwie drużyny, weźmy sobie 23 przeciwników, 4 okrążenia. Wezmę sobie jakiś tam normalny wyścig, pokażę wam, o co tutaj chodzi. Dobra, i sobie startujemy. Wziąłem jakikolwiek samochód i do dzieła. O co tutaj chodzi? No, w tym wypadku będziemy się ścigać. Ale czym my będziemy się ścigać? Jak już pewnie się domyślacie, po tytule w ogóle tej gry chodzi tutaj o rozwalanie wszystkiego, co wpadnie wam w zderzak dosłownie. O, ciekawe jest to, że dla każdego samochodu zapisują się ustawienia niezależnie od trybu, czyli ja sobie jeździłem troszeczkę online przed chwilą, o czym zaraz wam opowiem, i widzę, że tutaj zapisały mi się ustawienia samochodu, które robiłem sobie w online. Bardzo ciekawe. Zostawimy sobie takie, tu są jakieś ustawienia. O, weźmy sobie może, no może nie ekspert, a amateur. Amateur, o właśnie tak. I weźmy sobie najtrudniejsze, albo dobra, na razie wezmę sobie normal. Jeździłem na takim ustawieniu, no i startujemy. No i lecimy. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow, ej, w ogóle ja gram na PlayStation 5 i mój kontroler wydaje z siebie dziwne dźwięki. Chciałbym to chyba jakoś wyłączyć, bo ja i tak mam słuchawki na uszach, więc tego nie słyszę. Ale właśnie, gram na PlayStation 5 i tutaj, jeśli chodzi o kontroler z Playa 5, to on ma te takie triggery śmieszne i to jest pierwsza ścigałka, w której jakby to wypróbowałem, te triggery. To znaczy, w momencie, kiedy jedziemy sobie szybko i naciskamy hamulec, to wiesz, w rzeczywistości też tak jest, że naciszysz hamulec w samochodzie i do pewnego momentu jest w miarę lekko, można go nacisnąć, a później jest już ciężko. I tutaj jest tak samo na tym kontrolerze, że w pewnym momencie, jak go dociskacie, to on gdzieś w tym miejscu, o czekajcie, nie wiem czy to widać, w tym miejscu się tak blokuje i potem już jest bardzo ciężko go, docisnąć, to jest bardzo ciekawe. I fajnie, bo to jest pierwsza gra, gdzie to testuję, sprawdza mi, gdzie to działa od razu. O, już skończyliśmy. Za nawet taki wyścig, jak tutaj sobie zrobiłem, taki szybki, dostajemy jakieś doświadczenie, więc niekoniecznie musimy... Uuu, jakieś rzeczy odblokowałem. Spoczko. Okej, okay. Mamy już kolejny wyścig. Proszę bardzo, tym razem na asfalcie. I startujemy, już mam jakiś zupełnie inny samochodzik. Ja muszę sobie wyłączyć ten taki głośniczek w kontrolerze, bo w momencie, kiedy samochód chyba pierdzi, to kontroler wydaje jakieś dźwięki z siebie, to jest takie dziwne. Wybrałem jakiś inny tryb, za chwilę sobie odpalimy... Jezu. Chyba, jak uderzam w ścianę, to ten kontroler też wydaje z siebie takie dźwięki. No to jest dziwne, jak się gra na słuchawkach, bo ciężko to doświadczyć, prawda? Słuchaj, jest jeszcze masa innych wyścigów. Ja nie grałem jeszcze karierę, więc myślę, że sobie razem zagram. Na razie patrzę, pokazuję wam, o co tutaj w tej grze chodzi. I wiesz, jak oglądasz sobie tutaj u mnie na kanale ten film i myślisz sobie, a to jest taka ścigałka, gdzie po prostu jedziemy w kółko i nic nadzwyczajnego, już widziałem milion takich ścigałek. Czym ona jest taka wyjątkowa? No właśnie, ona jest wyjątkowa w tym, że bardzo przyjemnie te pojazdy się prowadzą. Mega fajnie
I ja bym powiedział, są tutaj takie namiastki realizmu, są takie arcade'owe elementy i można się świetnie pobawić. Pewnie wielu z was nie pamięta, ale kiedyś była taka gra, która nazywała się Flat Out i zdecydowanie Request jest taką grą, która nawiązuje do starego Flat Outa. Tam chodziło o to, żeby się ścigać, żeby robić jakieś szalone ewolucje i tak dalej, i tak dalej, i żeby oczywiście się rozwalać tymi samochodami, żeby można było je niszczyć. Grę sobie testuję teraz dlatego, że jest ona dostępna na PlayStation Plus. Jeśli wejdziecie sobie w sklep, to będziecie mogli sobie Requesta odebrać. Zobaczcie, gra co miesiąc i tutaj się pokazuje, nie? Że macie do odebrania w Requesta. Ja teraz nie wiem, bo ja powiem wam, że nie używam aż tak często PlayStation w ogóle konsoli i zastanawiam się, jak ta gra jest dostępna co miesiąc, ona mi za miesiąc zniknie, nawet jeśli będę miał abonament kupiony, bo ta gra jest chyba jakby za abonament, tak? Masz abonament PlayStation Plus i możesz sobie w Requesta zagrać na miesiąc, tak ja to rozumiem, prawda? Więc grę można kupić i ona kosztuje 124 zł. To nie jest nowa gra, ona ma już trochę. Z tego co pamiętam, chyba długo była testowana na Steamie w postaci wczesnego dostępu. I o, chyba to mi będzie się podobać, zaraz zobaczymy. Okej, okay, startujemy. Wczesnym dostępie była dostępna i testowana i gracze dużo swojego feedbacku włożyli w tę grę i naprawdę gra się w nią teraz przyjemnie, natomiast mnie ona odstraszała ceną, była bardzo droga i nie była jeszcze skończona, wobec czego nigdy w nią nie zagrałem, a na rynku no, możesz sobie już nią zagrać od dłuższego czasu. Jest... Startujemy karierę od... What? Można wypaść. What? Można kogoś... Ej, to się szybko niszczy. My mamy jakiś zderzak. A to chyba chodzi o to, żeby kogoś uderzyć od boku. Czemu jeszcze mnie nikt nie uderzył tak, żebym spadł? Ja wszystkich uderzam, to od razu spadają. Dobra, co ja mam właściwie zrobić? Jak kogoś uderzam i on spada, to wtedy zaliczają mi się do tego punkty i musimy jak najwięcej kogoś uderzyć razy w ciągu określonego czasu. Czy my mamy tu jakieś drużyny w ogóle? Pewnie na mikrofonie coś tam słyszycie, jeśli chodzi o tego pada. On tam z siebie dźwięki wydaje podczas zderzeń i podczas gdy z rury wydechowej... Z rury wydechowej wydają, no wydostają się po prostu płomienie, nie? Kiedy pierdzi nam ta rura wydechowa. Ja tak myślę, że gracz jest jakiś tutaj za mocny, bo kogoś ja dotknę, to od razu się rozwala. Pyk, pyk! No, tak to wygląda trochę. 6 już zamordowałem. Ale zobaczcie, jeden gościu mnie tam stuknął. O! Ktoś mnie przejechał. Chciałem powiedzieć, że jeden gościu mnie stuknął i mi się nic nie stało. A proszę bardzo, już rozwalony. Jeździmy takimi stunigowanymi kosiareczkami, które są, jak widzicie, bardzo szybkie. Ja nie wiem, ja jadę w tłum tych ludzi i próbuję ich zniszczyć. O, dawaj tego! I ani jednego nie trafiam, jest ciężko. Czekaj, tego? Okej, okay, trafiłem go lekko, nie spadł. Dość oczywiste, ale patrzcie, tutaj zderzenie czołowe, on spadł, a ja nie, trochę tak niesprawiedliwe dla bota, prawda? Ciekawe jak do tyłu szybko możemy jechać, bo przód mam trochę zmasakrowany i nie bardzo chciałbym się zderzać tym przodem. A ten co tu robi? Co ty tu robisz? Patrzcie, słabe jest... spadłem. O, w końcu. Słabe jest to, że jak skręcamy sobie samochodem, to kierownica też nam się skręca, natomiast postać tą kierownicą nie skręca, ona się po prostu pochyla na tym pojeździe. Teraz jest ciekawa rzecz, bo z jakichś powodów pedał gazu, czyli trigger na kontrolerze od PlayStation 5, stał się twardy w momencie, kiedy mocno uszkodziłem sobie mój pojazd.
I muszę, no, dość mocno go wciskać, żeby wcisnąć gaz do końca. Dawaj tego, dawaj tego. Uf, myślałem, że do przodu typek pojedzie. O rany. O, critical damage. I proszę bardzo. Zmasakrowałem 10 typa. Proszę bardzo, odblokowałem jakieś rzeczy. No ładnie. Bardzo ciekawa gra. Tutaj mieliśmy do czynienia z takimi dziwnymi pojazdami. Mamy dostęp już do kolejnych. To był taki Eat Dirt, tak? Trzeba było zdobyć jakąś określoną ilość punktów. No i fajnie. Teraz przechodzimy dalej. Potem mamy jeszcze inne rzeczy do roboty, bo to są chyba jakby mistrzostwa. Nie wiem, na ile ta kariera jest długa, więc chodźmy sobie dalej. No i zobaczmy teraz. Już inna klasa, inne samochody. Zobaczmy, na co mnie stać. Wiecie co, tutaj do Wreckfesta jest bardzo dużo różnych pakietów DLC dostępnych. Natomiast ja nie mam ani jednego. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj zupełnie na biedaka odpaliłem nagrywanko i postanowiłem nagrać po prostu to, co ta gra oferuje w abonamencie PlayStation Plus i pokazać wam, jak to wygląda. No patrzę, jest do odebrania, zawsze chciałem przetestować tę grę i myślę, czemu nie. Ona mnie też właśnie nie przekonywała nigdzie, bo tak jak oglądacie sobie ten film, to też tak myślicie, że to jest taka jazda w kółko, nic się tu nie dzieje, jeden gdzieś tam wypadnie, trzeci się rozwali, czwarty wjedzie w niego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest w tym coś takiego ciekawego, że to jest takie trochę Battle Royale, jak się gra zwłaszcza na multiplayerze, bo tutaj widzicie, że jestem koksem, zostawiłem tych przeciwników z tyłu i nie mogą mnie dogonić, natomiast na multiplayerze dzieją się ciekawe rzeczy, bo przeciwnicy, no to są ludzie i w momencie, kiedy jednego uderzysz albo mu coś zrobisz, to on ci przeważnie będzie za tobą jechał, choćby miał przegrać, choćby miał wygrać, on będzie za tobą jechał, będzie cię gonił i ty będziesz musiał przed nim uciec, żeby przeżyć. I to się wtedy to się zaczyna dopiero gra. Tutaj to jest takie, bo my sobie robimy karierę, odblokujemy sobie parę pojazdów i potem idziemy na multiplayer, gdzie będziemy ścigać się z prawdziwymi graczami. No ale właśnie, z drugiej strony tak myślę sobie, kurczę, ta gra jednak sporo kosztuje, są tu fantastyczne uszkodzenia pojazdów. Widziałem już lepiej gnącą się blachę w innych grach, na przykład w BeamNG Drive, gra, w którą też sobie obecnie trochę gram, ale o tym jeszcze opowiem wam, no, kiedy indziej. W każdym razie tutaj myślę, że te zniszczenia samochodów są mimo wszystko bardziej realistyczne, bo w BeamNG Drive, jak ustawisz sobie, no tam różnie możesz sobie ustawić ten samochód, ale na takich standardowych ustawieniach te samochody no mega mocno się gną, mega szybko się psują, a tutaj ta gra jest tak wyważona, tak mam wrażenie, że jak zderza się z jakimś pojazdem innym, to mój samochód nie zmieni się nagle w harmonijkę, tylko faktycznie będzie miał zderzenie w tym miejscu, w którym się zderzyłem. Jak zderza się od prawej strony, to z prawej strony lekko blacha się wygnie, jak od przodu, to praktycznie nic się nie wygnie, bo mamy ramę, która nam to wszystko amortyzuje. Może nie, może mamy po prostu ramę, która jest wzmocniona i od przodu możemy więcej tych uderzeń przyjąć, chociaż chyba lepiej jest też atakować tyłem, z tym, że tyłem nie zaatakujemy tak mocno, więc pewnie trzeba by było parę tam taktyk zastosować w momencie, kiedy gramy taki typowy pojedynek, że musimy się zniszczyć, no to na przykład zostawić sobie kilka najmocniejszych uderzeń od przodu, ale też próbować atakować jak najwięcej tyłem, nie? Czyli takie końcowe uderzenia przodem, mocne, a tyłem atakować tak po prostu zapobiegawczo. Okej. Teraz jesteśmy sobie na jakimś takim wyścigu. Prawdę mówiąc, jechałem na tym wyścigu na multiplayerze. Zaraz sobie ten wyścig odpalimy. To jest mój pierwszy raz w ogóle w Wreckfestie i muszę wam przyznać, ja słyszałem o tej grze trochę i koledzy, którzy grali w nią, mówili, że bardzo przyjemnie się tutaj jeździ i to jest prawda. Natomiast ona jest dla mnie za droga, ja bym jej nie kupił ze względu na to, co ona oferuje, bo tutaj mamy kilka trasek, jest tam kilka DLC, mamy tą karierę, która nie wygląda jakoś obiecująco, jakby
Zobaczymy. Wiem, że jest dużo pojazdów i za chwilę sobie przetestujemy różne takie śmieszne, tam widziałem jakiś stuningowany kombajn. Natomiast cena mnie troszeczkę odstrasza. Ja wiem, że tutaj dużo pracy było włożone w Requesta i ta gra widać, że jest dopracowana, nie ma tutaj jakichś takich niedociągnięć, nie widać tego. Natomiast no, cena jest duża dla mnie, jednak mimo, że to jest taka starsza gra, prawda? Czy to jest minus duży? No i dlatego chciałem ją przetestować, no i dlatego testuję ją dopiero teraz, kiedy ona już została tak jakby chyba ukończona, nie wiem, czy przy niej jeszcze coś będzie robione, jakieś plany są, prawdę mówiąc, odpaliłem ją z Playki, żeby wam pokazać. No właśnie, jeśli chodzi o PlayStation 5 konkretnie, w porównaniu do PlayStation 4, to na czwórce nie wiem, czy tutaj jest 60 fpsów, ale jak możecie pewnie zauważyć, tutaj mamy płynną rozgrywkę bez żadnych problemów. Czy grafika jest lepsza czy gorsza od pecetowej? Ciężko mi powiedzieć, bo ja tak naprawdę nie zwracam tutaj aż tak bardzo uwagi na grafikę, tylko właśnie na tą przyjemność z jazdy i zderzania się z innymi pojazdami na trasie. Tutaj troszeczkę widzę, że jest bolączka, jeśli chodzi o poziom trudności, bo bez problemu da się pokonać wszystkich przeciwników. Może uda mi się zwiększyć poziom trudności. Weźmy, wyłączmy sobie wszystko. Bez ABS-u, kontroli trakcji, stabilności i weźmy sobie, o właśnie, weźmy sobie na ekspert. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzę z tym wszystkim. Co wy na to? Czyli najwyższy poziom trudności. Teraz sam muszę gaz dodawać, tak żeby dobrze wystartować, a nie cały czas mielić kaporem. Gracze są ustawieni na maksymalny poziom, jaki jest teraz dostępny. No i zobaczymy, co będzie dalej. To jest początek kariery, więc jeden gość, mam wrażenie, że oni się też chyba specjalnie spychają, ale nie jestem pewny. Tak, widok z kokpitu jest taki sobie. Ja wolę ten chyba zewnętrzny, bo z kokpitu niewiele widać, co? Nie ma tu kar chyba za wyjazd poza trasę. Poza tym, że jedziemy wolniej, bo jedziemy po wertepach. Shit, dobra, tu się już nie patyczkują. Tu się nie patyczkują, jadą z ciebie, jadą w ciebie. Patrz. Gościu! Tu się nie patyczkują już na tym poziomie. Tak, teraz przez chwilę jechałem sobie na asfalcie i ostro zahamowałem. I w momencie, kiedy koło traciło trakcję, to na triggerze było to bardzo fajnie czuć. Może nierealistycznie, ale wiedziałem, w którym dokładnie momencie koło traci przyczepność, kiedy się zaczyna samochód ślizgać. To wtedy mi ten trigger jakby wbił się do środka bardzo łatwo. W momencie, kiedy stabilnie jeszcze hamujemy, ten trigger jest twardy, gdy koło się blokuje, zaczyna się robić miękki. Co w rzeczywistości, no, tak się nie dzieje, bo pedał hamulca jest tak samo twardy. Jeśli mamy ABS-u, nawet nie ma znaczenia. Tutaj w tym samochodzie raczej nie ma żadnych systemów, bo to jest samochód do zderzania się i uczestniczenia w takich oto wyścigach jak tu. Widzicie, poziom trudności dał tutaj sporego kopa przeciwnikom i zostawili mnie z tyłu. Z pierwszej pozycji zrobiła się 11 na ostatnim okrążeniu, ale umówmy się, to jest przyjemne, jeśli możesz sobie porywalizować w ten sposób i widzieć innych przeciwników. Pyk. Jakie wystające rury. O mój god. Dobra, ktoś wygrał. Ja powinienem chyba dostawać więcej experience za kończenie na nawet ostatniej pozycji, jeśli gram z trudniejszymi przeciwnikami, co? Dostałem kredyty. Okej, tyle kredytów. Aha, difficulty bonus, czyli dostałem razy 1,4.
jakby tutaj jest coś takiego, że jak gramy na tym trudniejszym poziomie, to dostajemy więcej wszystkiego. To dobrze i niedobrze. Ale zobaczcie, zaliczyłem ten ostatni wyścig, mimo że na pewno nie byłem pierwszy. Także spoczko. O, i tutaj widzę, że mamy dodatkowy, znaczy mamy tutaj bonus w postaci, inaczej, dostaniemy bonus za zrobienie 1500 damage'a, czyli za atakowanie innych przeciwników. Także niekoniecznie ważne jest tutaj to, aby wygrać, tylko żeby też robić różne objectives, nie? Spróbujmy troszeczkę pomaszować. Ja mam wrażenie, że mój samochód jest coraz jakiś za słaby do tych wyścigów. Poważnie. Jazda tymi samochodami jest przyjemna, zwłaszcza po wyłączeniu kontroli trakcji. Możemy przy starcie troszeczkę porzucać duperką, co jest przyjemne. Dawaj kogoś. Pięknie! T-Bone! Tak się nazywał ten trik, to zderzenie. Patrz, driftem! Ekstra! Wjeżdżamy w nich, patrz! Ups. Niedobrze. Ktoś się nazywa Doc Hollywood. Musimy go znaleźć, on jest chyba przede mną gdzieś. Patrzcie, wypadłem z trasy tylko na chwileczkę. I jakie katastrofalne pozycyjne skutki to miało, co? Tak się zastanawiam, o ile jest gorzej, jeśli gra się bez DLC i tych wszystkich dodatków. O ile mniej pojazdów jest, bo na razie jadę tym samym w kółko. My sobie go... Patrz! Yeah! Obrócony i też dostałem jakieś tam punkty. Fajnie. Tutaj widzę karetka. Czy to jest w Polsce? Taka polska karetka trochę, co? Była takie polskie barwy. Pyk! No, uderzyłem go dość mocno, nie dostałem żadnych punktów. I driftik. Yeah! Dobra, spróbujmy go. Ej, troszeczkę za mocno tu wszedłem. Muszę sobie jakoś samochód stuningować albo wybrać inny, tak wzmocnić może ramę czy coś. Tutaj chyba są takie opcje, żeby można było sobie to zrobić. Właśnie, no grafika jest tutaj w porządku, tu nie ma się do czego przyczepić. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, w jaki sposób się jeździ. I te zderzenia są bardzo ciekawe. Ja? Chodzimy. Kurde, ale fajnie to zrobiłem. Tamtego gościa zarzuciło i pojechał w drugiego i zrobił się taki efekt domina. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Ciekawe, jakie zaawansowane taktyki mają tutaj już gracze, którzy spędzili w tej grze po, nie wiem, 200 godzin na przykład. Okej, ciekawe, czy osiągnąłem to zadanie, to wyścigowe, czyli że muszę osiągnąć 1500 punktów damage'a. No, za chwilę się przekonamy, co się wydarzy po ukończeniu. Dostałem kredyty, plus 310 chyba. Nie wiem, czy mi się to nie pokazało, mi się tutaj, że ukończyłem coś tam chyba. Okej, Demolition Racing Series. I proszę bardzo, druga pozycja. Ja mam wrażenie, że szło mi kiepsko, zwłaszcza te ostatnie wyścigi, co? Dobra, to mamy zaliczone. Co tutaj jeszcze mamy? A tutaj możemy coś takiego innego chyba wybrać. Jakieś inne samochody widzę na miniaturce. A zobaczmy sobie to. Aha, tutaj ścigamy się tylko z jednym gościem. Dobrze, zobaczmy sobie teraz może jakiś tuning, no tak na sam koniec. Mam tylko jeden samochód, to jest ciekawe. Market. Zobaczmy wszystkie pojazdy, jakie są dostępne teraz. Niektóre z nich są zablokowane. Aha, jest tyle samochodów dostępnych w tych mistrzostwach, chyba tak? Tu mamy coś, co nazywa się Dominator. Podoba mi się ten samochód. Tutaj mamy coś jakby Bel Air, Chevrolet, coś takiego. War Wagon, tak się nazywa ten. Boy, ale wielki, co? Ogromny. Tu mamy coś takiego Bulldog.
tu już jakieś kurcze, takie sportowe nawet samochody. Aha. Fajnie. Dobra, co by tu wybrać? Powiem szczerze, wszystkie mi się podobają. Tu mamy coś takiego. Tu mamy Mud Digger. Wysokie zawieszenie, tak? Dobra. Na razie zostaniemy może przy tym i zobaczymy, co możemy w nim zmienić. Upgrades. Więc tak. Intake. Bo to są... To jest tylko... Są tylko upgrade'y silnikowe. No, mój samochód. I bym chciał go zupgrade'ować. W sensie... A, jest tutaj. Tutaj jest. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Jest super, że możemy podgląd sobie zobaczyć. Co tutaj mamy za opcje? Czyli zobaczcie, nasz samochód też możemy sobie ulepszyć, wzmocnić pod różnymi kątami. I tutaj mamy klatkę bezpieczeństwa. Mamy różne klatki bezpieczeństwa. Ta jest interesująca, co? Klatka bezpieczeństwa, co to jest? Aha, na boki. Okay, możemy sobie takie zainstalować panele. Trzeba przyznać, że takie bardzo podstawowe zabezpieczenia, prawda? Nie ma tutaj nic hardkorowego, że samochód całkowicie zmienia swój kształt czy coś takiego. Więc ja bym chyba po prostu zmienił sobie samochód na jakiś inny. Co by tutaj... Gremlin. Ty, ale to patrzcie na to. Nie w ogóle stać na te samochody, czy nie? A może byśmy wzięli sobie jakiegoś takiego malutkiego? Tak, tylko za ile? Aha, tutaj jest cena, czyli 4300 kredytów. Ja mam, moi drodzy, 17 000 kredytów. To mogę sobie naprawdę coś kozackiego kupić. Niektóre... O kurde, zobaczcie. To jest CRX Honda? Zobaczmy sobie może tego wagona. 15 000, to jest idealne auto dla mnie. Kurde, takie wielkie. Koffin. Wiecie, co to znaczy koffin? Trumna. Oh my god. A to? To mogę kupić? 25 koła. Nie mogę niestety. Odblokowany jest, ale jest za drogi. Kurde. Mam taki dylemat. Wziąć tego i... Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód miał jakieś fajne przyspieszenie i dobrze trzymał się drogi. Ale z drugiej strony nikt nas nie zepchnie z drogi. Prawda? Tu możemy sobie wybrać jeszcze różne malowanka, widzę, różne jakieś tam style możemy sobie powybierać. Tutaj mamy derby 1, derby 2, derby 3 możemy sobie ustawić. Możemy także zmienić jakiś kolor na dowolny, który sobie wybierzemy. Spoczko, nie? O, niestety dopiero teraz dowiedziałem się, że mój samochód nie może brać udziału w tych zawodach, więc muszę wrócić do garażu i wybrać sobie tamten. Ach, szkoda! Bo już myślałem, że uda mi się. Ech. A czekajcie, teraz nie mogę. Nie wybrało mi tego. O! I wybrało mi? Wybrało, dobra. I teraz startujemy. I tutaj mamy pojedynek, ale on ma samochód w klasie B. Będziemy musieli jakoś to ogarnąć, moi drodzy. Bo on ma dobrą furę. Dobra, robimy z nim. O kurde, ale ciśnie. Musimy go gdzieś na zakręcie porobić, tak żeby go, wiesz, rozwaliło. Pa. Gościu, gościu. Wypadł, nie możemy dać się mu wyprzedzić. Jak go powinniśmy dostać jakiś bonus w ogóle za to, że rozwalimy go na przykład słabszym samochodem. Ja bym się bardzo ucieszył. Bonusy to jest coś, co lubię. Szkoda, że nie mogę tym wagonem tutaj pocisnąć. Może jest za szybki czy coś? Nie wiem, on był ogromny, co? Ten samochodzik, którym jadę teraz w porównaniu do tamtego War Wagon. Oż ty, ale mnie rozwalił. Oż ty. Kurde, musiałem powtórzyć, bo już nie udało mi się go dogonić. O nie, 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 nie. Spadł prawie w tym samym miejscu mnie uderzył, ja tamten zakręt coś źle robię. Nie, 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 oż ty. Jeszcze jedno okrążenie mamy, dobra, jestem blisko niego, może coś z tego będzie. Ale płytko tu wziąłem, niedobrze. Się bałem, że będzie jakiś kamień na poboczu i go zahaczę bokiem. I będzie problem, dobra, spróbujmy następny zakręt wziąć szeroko.
i gościa myknąć. Proszę pana, proszę trochę zwolnić. Mój samochód nie daje rady. Ależ ładnie robi te zakręty. Jedyna opcja to właśnie tutaj było go stuknąć, co? Bo... wszędzie on wszystko robi idealnie. No nic zostało nam nic innego jak zrobić jakieś upgrade'y do tego samochodu i go zaatakować mocniejszym autem. Ja tak patrzyłem tutaj w opcjach ustawień tej gry i nie da się wyłączyć tego głośniczka od pada z PlayStation. Dziwne to jest. W każdym razie mam drugi pad, w którym nie ma głośniczka i działa z PlayStation 5, także... o nie. Nie udało się wygrać, także trzeba będzie tutaj zupgrade'ować samochód. No ja mam klasę niżej i zobaczymy wtedy. Chociaż myślę, że wygrać... jest szansa, żeby z nim wygrać, tylko po prostu rozwalić go trzeba w tym miejscu, co go rozwaliłem i nie dać mu się wyprzedzić spychając go. To jest dobra taktyka. Zresztą o tym jest w Request, żeby właśnie się spychać, żeby grać nieczysto. Więc dla osób, które kiedykolwiek dostały na wyścigu, to zdecydowanie powinny sobie... Czekaj... Patrzcie, tutaj są jakieś inne jeszcze pojazdy, może... właśnie... garaż, chodźmy do garażu, bo tutaj chyba będą dostępne wszystkie samochody. Patrzcie na to, ja dostałem tą kosiarkę. Proszę, proszę, ją można jeszcze jakoś stuningować? Ej, to karierę opłaca się robić. Dobrze, to teraz będą tutaj wylistowane chyba wszystkie samochody dostępne. Nie, muszę chyba wbić jakiś poziom czy coś, żeby mieć dostępne te pojazdy, bo zobaczcie, normalnie w garażu nie ma przecież kosiarki, a kosiarkę dostałem, więc chyba pojazdy, które są tutaj, to nie są wszystkie, które możemy sobie zdobyć, ale tak troszeczkę boli, że tych pojazdów jest niewiele. Mimo wszystko, no, jest tutaj jakaś terenówka, jest tutaj jakiś taki muscle car, jest tutaj jakieś takie o coś, jest jakiś sportowy taki samochód udawany, nie? No więc można tutaj wybrać sobie coś dla siebie, każdy coś tam znajdzie, a każdy z tych samochodów jeszcze można dodatkowo jakoś tam ulepszyć, dodać zderzaki czy jakieś tam wzmocnienia i dzięki temu samochód troszeczkę innego wyglądu nabierze. Mamy też inne naklejki do wyboru, jeśli byśmy chcieli sobie coś w naszym samochodzie zmienić. No żałuję trochę, że nie mogę tego gnoja wybrać, a on po prostu jest chyba na inne mistrzostwa, żeby można było nim tam brać. Teraz muszę troszeczkę... Chyba bym musiał, wiecie co? Troszeczkę pojeździć takich wyścigów innych, żeby móc zupgrade'ować mojego, powiedzmy, Mustanga do odpowiedniej klasy, żeby był szybszy. I wtedy mógłbym pokonać tamtego ziomeczka, który mnie rozwalił. O, możemy filtr powietrza wymienić. Dostaniemy aż 2 konie mechaniczne więcej. Fajnie. Ej, niewiele to kosztuje nawet. Filtr powietrza, spoczko. Ej, chłodnica. Okej. I co my tu jeszcze możemy sobie porobić? Plus 5 HP. Ua, co ile to kosztuje? 700. No, tu już trochę kasy mi ubyło. I co to jest? To jest coś. Fuel system. Ile? Auć, auć, to już zdecydowanie za dużo. Nie, no powinienem kredyty. Aha, dobra, price, tutaj jest cena. O kurcze, jakieś świece. To mnie jeszcze stać. Spoczko. Ile to koni mi dodało tak naprawdę? Nie wiem ile. Okej. Tutaj mamy układ wydechowy i... na to mnie jeszcze stać! Zostały mi 2 kredyty. Proszę bardzo, ale samochód stuningowany, także mogę wrócić na mistrzostwa i spróbować teraz wygrać z tym gościem, który mnie rozwalił na kawałeczki. To chyba będzie to, tak? O, teraz mam jakiegoś innego gościa. Ale dalej mam za niską klasę, oni mają... No dobra, spróbuję, spróbuję, może tym razem się uda. Dobra, robimy typa, zobaczymy teraz. Mamy gdzieś 10 koni mechanicznych więcej. Nie wiem ile więcej, ale dalej jest to słabsze auto. Pyk! O, to uderzenie jest dobre. To jest jedyny moment, kiedy możemy go tak naprawdę uderzyć i wypchnąć z trasy, dzięki czemu on straci dużo czasu.
i mamy sporą przewagę, żeby dojechać do końca mety, do końca wyścigu ten wyścig i spróbować wygrać. I oczywiście nie możemy dopuścić do tego, aby dać mu się wyprzedzić, więc jak będzie się zbliżał, spychamy. Oho, walka, walka. Dawaj. Kurde. Niedobrze, panie Lucjanie. Samochód zniszczony. No trzeba by było troszeczkę pocisnąć ten gościu, no jednak ma niedużo, ale trochę szybszy ten samochód i ciężko go uderzyć w odpowiednim miejscu, tak żeby go wykoleić. Trzeba tutaj jedynie przy tym starcie można go uderzyć i potem jeszcze próbować kilka razy, żeby nie dać mu się wyprzedzić. Problem w tym, że jak on cię podjeżdża od tyłu i ty próbujesz mu zajechać drogę, i żeby, jak ty próbujesz mu zajechać drogę, to on cię uderza perfekcyjnie tam, gdzie powinien, żeby cię odwrócić, jakby, nie? I ciężko jest naprawdę jakoś to tak zrobić, żeby go przyblokować. No, jeszcze będę próbował, w każdym razie was zapraszam na kolejne odcinki u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło, na razie, hejas!